się państwu nisko poniedziałek o poranku po wyborach, dzień po wyborczy jeszcze emocje nie opadły, nie mamy cały czas oficjalnych wyników i długo pewnie jeszcze ich nie będziemy mieli. Dopiero kilka minut temu um, pojawiły się sondaże late Paul z 50. Procent okręgów, takie sondażowe zapytania ankieterów. Yy, o wynikach, o tym o tych głosach, które spływają, rozmawiam z człowiekiem, który trochę z dystansu już na to patrzy. Mogę powiedzieć, emerytowanym politykiem, <grym> byłym <grym> europosłem Marciniem Libickim. Witam pana serdecznie. Witam pana redaktora, witam państwa. Zawsze mi jest bardzo miło spotkać się tutaj w Radiu Merkury, mieć okazję rozmawiania, no oczywiście z redaktorem, z redaktorami, no ale z publicznością, z państwem. Yy, Szanowni Państwo, zatem posłuchajmy, co człowiek, który niejedną beczkę soli w polityce zjadł, mówi o tym, co, co nas spotkało wczoraj po godzinie 21. Jedna rzecz, panie Marcinie, bo głosowanie trwało w niektórych komisjach do trzeciej w nocy. Tak się zastanawiam w ogóle, na ile to się ma do ciszy wyborczej, no bo tak naprawdę, mimo że już te wyniki były podawane, to ludzie głosowali, no bo stali pod lokalami i mieli do tego prawo. Ale frekwencja, to jedno wiemy, na pewno będzie rekordowa po 89 roku. Tak, tak proszę pana, proszę państwa, ja myślę, że nie ma co się specjalnie zachwycać wysoką frekwencją. Często to jest interpretowane jako pozytywny dowód zaangażowania społeczeństwa, ale zwróćmy uwagę, że ona jest wynikiem, ta frekwencja wysoka, jest wynikiem przecież wielkiego właśnie rozłamu w społeczeństwie. Przecież, gdyby w społeczeństwie była mniej więcej zgoda co do pewnych takich pryncypiów, to wtedy ludzie mówią: A, zostanę w domu, bo właściwie mało różni się jedna partia, od drugiej. Czy te małe różnice są dobre? Lepsze, bo gorzej jednak jest, jeżeli dochodzi do tego, że ludzie nie są w stanie ze sobą rozmawiać, że to skłóca często jakichś bliskich ludzi i to. Także mnie się zdaje, że zachwyty nad wysoką frekwencją są pewnym nieporozumieniem. Idzie pan trochę w kontrze do takiego obiegowej opinii, że do święta demokracji, im więcej osób, to znaczy, że jesteśmy dojrzali obywatelsko. Nie no boż pana, określenie święto demokracji to jest tak wytarte, tak improce. Ja ja prowokuję mówię o święcie to. demokracji. Demokracja to jest to, żeby społeczeństwo miało wpływ na tych, na, na wysuwanie ludzi do rządzenia. Więc to święto demokracji to mi przypomina święto wiosny, które, które Strawiński napisał z okazji wybuchu I wojny światowej. No tak, to akurat nie był powód do. do my... Pańskim zdaniem ta wysoka polaryzacja, y, mimo, że daje dużą frekwencję, y, jest ogólnie niekorzystna dla, dla nas. Wie pan, nie wiem, czy korzystna, czy niekorzystna. No lepiej, jeżeli w społeczeństwie... No tak pan powiedział, że, że, tak, że tak, jak się nie, idzie więc, negatywnie głosowo. Nie, nie, więc oczywiście, znaczy... Różnice w społeczeństwie są naturalne, to jest zupełnie oczywiste, tylko chodzi o to, żeby te różnice nie zamieniały się w wrogość. I, jeżeli, I ta wysoka frekwencja, moim zdaniem, po niesłychanie zaciętej kampanii wyborczej, może się przerodzić w pewną wrogość. Ja tylko przypomnę, że była taka statystyka, że w Ameryce różnice między republikanami a demokratami doszły do tego stopnia, że w tej chwili zrobiono statystykę, że małżeństwa, między reprezentantami tych dwóch obozów zdarzają się coraz rzadziej, bo już nie mogą na siebie patrzeć. Pan, to ciekawa to byłaby jest. statystyka rozwodu, drogą, czy no, też nie o, ma właśnie. pokrycia w preferencjach właśnie, politycznych. Ja nie wiem, czy my możemy rozmawiać o jakichś twardych wynikach, bo mamy dane Exit Poll, które były podane o godzinie 21. Kilka minut temu, tak jak powiedziałem w sondaże, Late Poll z 50%, Prognozowanych komisji, one są podobne do tych sondaży Late poll, czyli przypomnę bardzo krótko, PiS około 36, 6, 8 procent głosów, Koalicja 31, Trzecia Droga 13, 13,5, Lewica 8,6, Konfederacja 6,4. Bezpartyjni nie wchodzą, ale z kolei dane z 15% komisji przeliczonych wskazują na razie na ponad 41% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Koalicja 25, nie chcę już tych wszystkich danych przytaczać. Tu oczywiście dane spływają. Różnie jest z tym, z jakich miast, z jakich okręgów, bo to jest pewnie ważne. Pan skomentuje te wyniki pewnie bliższe na razie tym late Polom i, i Exit Polom. Tak, to mnie się wydaje w każdym razie, że nie wygląda na to, żeby PiS mógł utworzyć samodzielne rządy. Prawda? W sytuacji, w której PiS nie będzie mógł utworzyć samodzielnych rządów, a będzie je mogło utworzyć opozycja, to może dojść do zupełnego przewrotu politycznego w Polsce, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do tych rządów PiS-u. Opozycja nie rządziła nigdy w takim składzie, więc jeżeli teraz się okaże, że rządy przejmie Platforma Trzecia Droga, prawda? No, Konfederacja do nich nie dołączy, ale Lewica, no to jest, no nie chcę użyć słowa zbieranina, bo to, jest, bo to jest lekko zabarwione negatywnie, ale uważam, że jest to niebezpieczeństwo. I teraz jest kwestia taka, że. Pis jest bardziej zaangażowany w te sprawy ideowe, prawda? I ideowe w sensie polityce takiej głębi wchodzić w Unię mniej, odgrywać większą rolę, podporządkować się i tak dalej, ale również te takie typowo moralne. Mhm. Pis w to był zaangażowany. Teraz cała opozycja robi wrażenie, że im jest dosyć wszystko jedno, niby trzecia droga coś tam ma swoje jakieś poglądy w tych sprawach moralnych, nazwijmy to, czyli In vitro, śluby dla osób tych samych płci, i tak dalej. Ale niby twierdzą, że, że to odgrywa dla nich jakąś rolę. Zdaje się, że nie odgrywa większej roli. Są pod tym względem dosyć łatwi do dogadania się między sobą. P pan mi powiedział przed wejściem do studia, że no opozycja ma e, mimo wszystko ten handicap w postaci tego, że ma większą zdolność koalicyjną właśnie w tym, że nie ma u nich takich. E, e, Takiego podejścia do pryncypiów, tylko no, jest kwestia więc, bardziej więc taktyczna. Właśnie, no więc właśnie, czy to jest komplement, czy to nie jest komplement, to można się zastanawiać, bo jeżeli komuś jest zupełnie wszystko jedno i chce tylko rządzić, to nie jest komplement, ale jeżeli powiemy, że to daje zdolność koalicyjną, łatwość rządzenia. I, i dogadania się, no to wtedy jest w jakimś tam w sensie pozytywem. Sprowokuje Pana po raz kolejny, taka moja natura tych pytań i cytatów jest bardzo dużo ciekawych. Szymon Hołownia, lider y, Polski 2050, mówi 15 października skończyły się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo. Tak, to proszę pana, to, to, I rozdawnictwo. To, to, no tak, ale to jest, proszę pana, to jest już czysta demagogia. To jest czysta demagogia i muszę powiedzieć, że to nawet dziwię się, że Hołownia, który, który, który powinien mieć pewne wyczucie, żeby opowiadać o takich rzeczy. Co to znaczy skończyły się kłótnie? Spór między stroną rządzącą, opozycją. Jest w demokratycznym systemie rządów, w czymś zupełnie naturalnym, więc opowiadanie, że teraz nagle zapanuje zupełna idylla, jest, jest, jest po prostu albo naiwnością, albo, albo, albo nierzetelnością. Muszę pana zapytać o wynik Konfederacji, bo on w każdym na razie w wynikach jest o wiele niższy niż ostatnie tygodnie, miesiące pokazywały w sondażach Konfederacji, mówi się partia internetowa udało im się w internecie zdobyć popularność, ale życie to jeszcze jest jednak coś innego tak. niż internet. No, mnie się zdaje, że wie pan, zawsze taka Ostra kampania powoduje pewne, no nie powiem eliminację, ale osłabienie pozycji małych partii, prawda? Dlatego, że ludzie w końcu chcą głosować na tych, którzy mają szansę zdobyć władzę. Więc sytuacja, w której Konfederacja, wobec której ja mam bardzo dużo życzliwości, ale Konfederacja nie ma żadnych szans, i jeszcze podkreślali, że z nikim razem nie pójdą. Ja rozumiem tę taktykę przedwyborczą, żeby przypadkiem Ktoś ich nie zidentyfikował z jedną lub z drugą stroną, ale jak ktoś podkreśla, że z nikim do rządów nie pójdzie, a ma w swoich sondażach 6, 8, 10, tam powiedzmy, że w pewnych momentach 12%, no to oznacza, że rządzić nie będzie i wpływu na rządy mieć nie będzie. Wskazuje to... się tak naprawdę na Skazuje marginalizację. Na... Tak. tak. Myślę, że to, Myślę, że Konfederacja zrobiła pewne błędy taktyczne, ale była w trudnej sytuacji. A załóżmy inny scenariusz, na przykład nie to, że. bo jeszcze te wyniki spływają i długo to będzie pewnie jeszcze trwało, pewnie cały dzień, że na przykład żadna ze stron nie ma takiej większości, która daje jej możliwość stworzenia rządu, który miałby poparcie w Sejmie. Czyli wybory wtedy co? Na wiosnę znowu? No proszę pana, trudno w tej chwili przesądzać. Jeżeli. PiS będzie miał, a zapewne będzie miał największy, naj, najwyższy wynik, to zależy, ile mu zabraknie. Bo jeżeli w efekcie zabraknie 30-40 posłów, to tego, jak to się mówi, nie zalepią, nie, zalepią, nie dobiorą. Ale prezydent Andrzej Duda zapewne to. Pisowi jako zwycięzcy, bo tak no w nie, razie z... to będzie pierwszy krok. To, to pierwszy krok będzie, że musi zaproponować znaczy, taki jest o, o, obyczaj, że zaproponuje tej partii, która uzyska najlepszy wynik, ale w drugim kroku już może zaproponować tym, którzy będą mieli koalicyjną możliwość rządzenia, prawda? Yy, jeszcze obok, yy, mamy drugie głosowanie to było referendum. Yy. Z sondażowych wyników też wiele wskazuje na to, że nie będzie frekwencji wymaganej do tego, żeby one było uznane za wiążące i za ważne. Wszystko wskazuje na to, że to jest około 40%. Tak, osób. ale te pytania są tak sformułowane, że w oczywisty sposób one już są przyjęte w praktyce. No wie pan, no przynależność do Unii Europejskiej czy współdecydowanie o sprawach europejskich, to. to, 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 to no to... tak, ale mur na przykład, no tutaj wiem, że są głosy różne. Część lewicy na przykład mówi zburzyć mur tutaj w Poznaniu była kandydatka, która mówiła powinno się go rozebrać. Było pytanie tam o mur e, na granicy z Białorusią między innymi. Nie, ale ja, ja, ja nie sądzę, wie pan, żeby to jak chodzi o sprawy referendalne to to jednak ja mam miałem pewne zastrzeżenia od początku do tego, czy to w ogóle mhm. nie był jednak rodzaj taktyki to taktyki, która może poszła troszeczkę za daleko. Czyli nie pomogło referendum, moim po zdaniem. Nie, moim mhm. zdaniem nie, nie. Chociaż rząd liczył na to, że będzie miał mocny mandat w rozmowach sumią, nie na przykład relokacji tu jest pewne nieporozumienie, bo jeżeli w, 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 tych, w, w komisjach wyborczych wręcza się od razu, bo nie mogło być inaczej, trzy yy, formularze, prawda, mówiło się, że ten trzeci formularz referendalny to tylko jak ktoś zażąda. Wie pan, w praktyce, jeżeli ktoś jest w komisji wyborczej i, i bierze udział albo jako członek komisji, albo jako wyborca, to przecież widzi, że jemu w... muszą technicznie wręczyć trzy tak. formularze, no nie, nie, nie bardzo sobie wyobrażam jak głosowałem w Chobienicach, to jest zachodnia, wielko, zachodnia Wielkopolska, to nie jest okręg poznański, więc i, i, I przecież widziałem, jak było dużo ludzi, to nie mogły te panie pytać każdego. A może panu dać jeszcze trzeci mandat? To ludzie będą pytać, ale który trzeci? Nie, nie, nie mandat, nie, tylko formularze. Nie, nie powinni pytać, no, powinni wydać wszystkie no karty. No tak, też to, to jest fikcja. Tak, to było jasne, że każda z pani miała przygotowane trzy formularze i te trzy wręczała, i nie mogło być inaczej. Niezależnie od wyników pozostaną wyzwania, z którymi musi się zmierzyć kolejny rząd, jakakolwiek by to nie była konfiguracja polityczna. Jest kwestia migrantów, federalizacji Unii, postępującego procesu, prób y, przełożania części kompetencji na, na Brukselę. No i wojna y, na Ukrainie. I to wszystko zostaje z nami. Tak. No, wie pan tu. To... To, to, to wszystko będą sprawy, które stają wielkie wyzwania przed przyszłym rządem. Jeżeli rząd utworzy yy, opozycja dzisiejsza, prawda, co, co jest dosyć możliwe wobec tych wyników, no to wie pan, to, to będzie, będzie pewne rozchwianie, bo nie każdy ma troszeczkę inny punkt widzenia na te wszystkie sprawy. Więc z, z punktu widzenia takiego powiedziałbym skuteczności rządów, tylko jest, o to chodzi, komu na jakiej skuteczności zależy. Skuteczności rządów to oczywiście pisowi będzie łatwiej rządzić, jeżeli nie będzie mu brakowało to, to, co mówiliśmy kilkunastu mandatów, które sobie dobierze z innych partii. Bo już, jak widać, samodzielnie nikt tu rządzić nie będzie. Szkoda. No to Ale moment. mówię szkoda, nie tylko, że szkoda, że nie będzie PiS, tylko czy szkoda, że nie będzie op także opozycja na tyle zjednoczona, żeby mieć większość i skutecznie sama rządzić. Czyli nawet jeśli będzie miała większość w mandatach, no to jest kwestia potem praktyki rządu. No potem rozumiem. praktyki. Trzy partie. O, o, oczywiście. No zobaczymy rzeczywiście jak te wyniki wieczorem. Może już będziemy mieli jakieś konkrety. Na razie o tej No nie ma rozbieżności na ogół między, między sondażami. Chyba, że Słowacja. No, jak na Słowacji to było zaskoczenie i to wszyscy się. To, no, jest kwestia tego, że mówi się, że czasami wyborcy nie chcą się przyznać, na tego głosują, ale tu nie wygląda na no to. No zobaczymy to, w takim razie, to... jak Polacy tak. odpowiadali. Tak. Marcin Libicki, były Poznański europoseł. Bardzo dziękuję za Dziękuję za Panie głosowanie. Redaktorze, dziękuję Państwu. Dobrze.